Cześć! Chcesz przywrócić ustawienia fabryczne Liveboxa czy Fanboxa? Bo na przykład zapomniałeś hasła do strony konfiguracyjnej lub masz inny problem z działaniem routera? Postanowiłem, że w tym odcinku pokażę Ci, jak można to zrobić oraz co zrobić, by po takim resecie ponownie połączyć się z routerem przez Wi-Fi. Gotowy? To zaczynajmy! Pierwszy sposób i zarazem najszybszy to reset przyciskiem. Wciśnij go na około 5 sekund. Użyj do tego na przykład długopisu. Router uruchomi się z domyślnymi ustawieniami. Drugim sposobem przywrócenia ustawień domyślnych jest reset z poziomu panelu konfiguracyjnego. Możesz to zrobić, jeśli masz do niego dostęp. Jak to sprawdzić? W pasku przeglądarki wpisz 192.168.1.1. Wciśnij Enter i wpisz hasło. Domyślne hasło znajdziesz na naklejce na routerze. Ważna jest wielkość liter. Najedź kursorem na opcję i wybierz wsparcie. Kliknij ustawienia fabryczne i tak. Po przywróceniu ustawień fabrycznych odczekaj kilka minut, aż router uruchomi się i połączy z internetem. Pamiętaj, nie musisz logować się do menu routera i wpisywać danych do połączenia z internetem, ponieważ te routery konfigurują się automatycznie. Opowiadaliśmy o tym też w innym filmie. Oczywiście po takim resecie nazwa sieci Wi-Fi i hasło do niej też będzie przywrócona do ustawień domyślnych. Dane te również znajdziesz na naklejce. W komputerze, telefonie lub innym urządzeniu wybierz swoją sieć i wpisz hasło. Zwróć uwagę na wielkość liter. Dodatkowo w komputerze możesz skorzystać z funkcji WPS. Jeśli pojawi się taki komunikat, to wciśnij przycisk WPS na routerze i poczekaj chwilę. Urządzenia połączą się ze sobą. Hasło do Wi-Fi jest długie i niełatwo je wpisać, a co dopiero zapamiętać. Możesz ustawić własne. Na urządzeniu, które jest już podłączone do routera, otwórz stronę 192.168.1.1 i zaloguj się. Wybierz Modyfikuj i przejdź do zaawansowanych ustawień Wi-Fi. Przy pozycji Klucz zabezpieczeń kliknij Zmień, wpisz nowe hasło i kliknij Zapisz. Wszystkie urządzenia stracą dostęp do sieci Wi-Fi. Aby połączyć się ponownie, zapomnij sieć i połącz się, ale już na nowym haśle. W taki sam sposób możesz też zmienić nazwę sieci Wi-Fi. Wpisz nową nazwę i zapisz. Oczywiście po tych zmianach podłącz wszystkie urządzenia już przy pomocy nowych danych. I w tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym już niebawem. Cześć!